Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Za moment zabiorę się za Chabad Lubavitch, bo nieźle mamy namieszane w głowie, to ze względu na kilka komentarzy. Proszę Państwa, na początku takie drobne szoki co do wypowiedzi polskich polityków, w tym tych najważniejszych, czyli na przykład pana Donalda Tuska. Przypomnienie, 27 sierpnia 2023 roku, a więc przed wyborami. Tusk. Dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z KPO. Dzień po wyborach. Proszę Państwa, miliardy płyną. Sam się zastanawiam, skąd te miliardy się biorą, czy one są z dodruku, te wszystkie, proszę Państwa, pieniądze, czy one są jako pożyczka. Nad tym się nikt nie zastanawia. To jest bardzo ciekawy temat. Wiele ciekawych tematów nie jest rozstrzyganych w mediach. To 27 sierpnia, a więc kilka miesięcy temu. A co mamy dziś? No, przepraszam, 15. Tego Donald Tusk o KPO nie mówi, ale za chwilę nie będzie miał wyjścia. W piątek Donald Tusk miał ogłosić, co dalej wydarzy się ze środkami należnymi Polsce w ramach KPO. Proszę Państwa, nieodblokowane. Dzień po wyborach miał odblokować. To, proszę Państwa, działało na ludzi. To jest oszustwo wyborcze, panie premierze. To działało na ludzi. Ludzie poczuli gorączkę złota, poczuli hajs, że będzie z czego dzielić. Pieniędzy nie ma. Wygrał pan wybory. Dzień po wyborach. Pojadę i odblokuję. No, proszę Państwa, no coś takiego to tylko świadczy o wyborcach tej partii, tego ugrupowania całego. Bo oni ciągli też ze sobą tych z lewicy i tam z tych PSL-u w tym pakcie senackim. No proszę Państwa, no to tak wygrać wybory, to każdy głupi potrafi naobiecywać głupot. I inne ciekawe rzeczy, proszę Państwa. Lublin112.pl. Bo oni, wiecie, cały czas już to cichnie, że będą rozliczać, że będą wsadzać ich do więzienia. Zwróćcie Państwo uwagę, że na sali sejmowej ci z PiS-u są dość wyluzowani. Jedyne co to Ziobro, bo może bał się, że będzie kozłem ofiarnym, bo jednego mogą tak dla odwrócenia uwagi poszarpać. Może Ziobro nie chce być szarpany, no to zachorował z tego stresu i teraz będzie się leczył, proszę Państwa, latami, a jakby doszło do czegoś w Polsce, to oczywiście będzie się leczył za granicą. Jakby doszło do tego, do czego prowokowali, czyli do wojny. Oni mają zasoby, nagromadzili zasobów, mają, proszę Państwa, gdzie uciekać i mają za co zaczynać życie od nowa, a my nie. No tak, ale ludzie chcieli takich polityków z PiS-u i PO, no to trudno, tak? To trudno. O co chodzi z tym rozliczaniem? No właśnie, warto sięgnąć gdzieś tam do pamięci. I tutaj Lublin 112 przypomina, że 7 lat trwało szukanie dowodów na rzekomą niegospodarność w stadninie w Janowie Podlaskim. Proszę Państwa, ja nawet wtedy w to uwierzyłem, że no, kogoś tam rozliczą, że tam ta niegospodarność była. Proszę Państwa, no 7 lat PiS nie mógł rozliczyć tej ekipy poprzedniej, czyli tej z PO. No to co, to teraz PO będzie rozliczało tych z PiS-u za gospodarność? Niektórzy w to wierzą, oczywiście, proszę Państwa, wierzą. Zaraz będzie ruch 7 gwiazd. Zobaczycie Państwo, zaraz będzie ruch nie 8 gwiazd, tylko ruch 7 gwiazd. A potem znowu będzie ruch 8 gwiazd i tak w kółko, i tak w kółko. Dlatego właśnie rozsądni, mądrzy ludzie założyli Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, żeby było na kogo głosować. Do tej pory, proszę Państwa, rozmawiam z jednym człowiekiem, świadomy, on tam opowiada mi, jak świat wygląda i tak dalej, i tak dalej. No mniej więcej zgadzam się w 5% z tym, co mówi i to osoba uznana i tak dalej. I on nawet nie wie, że KWW, to znaczy Komitet Wyborczy Wyborców, żadna struktura podległa takim lub innym politykom, czyli władzy państwowej. Dlatego właśnie wyborcy, normalni obywatele, bez możliwości łapania ich na jakieś haki się zrzeszyli, żeby była alternatywa. Ale nie. Albo dżuma, albo tyfus, bo rozliczą, bo powetują nam nasze krzywdy.
nic wam nie powetują. Będzie jak było, czyli prosta do przepaści. No ale do tego trzeba dojrzeć. Nie dziwię się im z kolei, bo skąd mają wiedzę czerpać, jak lampią się w telewizory, w media koncesjonowane, a nawet gdyby to już w mediach alternatywnych, niezależnych, na platformach niezależnych, to proszę Państwa, tyle jest szuri, że to już chyba więcej sensu jest w mediach głównego nurtu, z tego co widzę, jak tak się tych wszystkich cudaków ogląda, ich wypierdziny, delikatnie mówiąc, to chyba już lepiej w mediach głównego nurtu. Nie mam już, mówiąc szczerze, przepraszam za narcyzm, ale nie mam już z czego czerpać inspiracji, jeżeli chodzi o przekaz, o newsy, o przekaz prasowy, o analizy na polskim rynku. Już nie mam z kogo czerpać. Tak, tak, rozliczyli. 7 lat PiS rozliczał tych z PO. I proszę Państwa, kolejne przypomnienie, podróż w czasie sprzed 7 miesięcy, gdy w RMF24 zapytano pana Obajtka, czy gdy będzie zmiana rządu, to on dalej będzie prezesem, będzie się powoływał, wiecie, na ten okres wypowiedzenia, czy tam coś tam, czy się poda do dymisji. I pan Obajtek powiedział, że on ma tyle honoru, że on się poda do dymisji. A poza tym przecież to są nierealne obietnice. I tu dobrze, że przypomina, że Platforma po raz kolejny oszukiwała, że paliwo po 5 zł. My mówiliśmy też, że będzie około 5 zł, ale potem zmieniłem zdanie, powiedziałem, że 3 zł. Z tym, że mówiliśmy, dlaczego będzie takie tanie. Bo sprowadzimy je od najtańszego światowego dostawcy, czyli z Rosji. Dlaczego? Dlatego, żeby reanimować polską gospodarkę. I to samo dotyczy innej energii, gazu, prądu, jak trzeba będzie. Energia ma być tania, bo tu się ma wszystko opłacać produkować, tu się ma opłacać pracować. Jak będzie droga energia, nie będzie, proszę Państwa, niczego się opłacało. Oprócz działalności wielkich korporacji, bo przecież jak korporacja handlowa, czy jakikolwiek zakład produkcyjny, który jest własnością kapitału z Wall Street, płaci za energię, to płaci, proszę Państwa, do swojej firmy, która jej sprzedaje energię, bo ci sami udziałowcy są właścicielami firm energetycznych i czerpią z tego korzyści. Mało kto wie, że na polskim rynku, zgodnie z prawem, które polscy politycy uchwalili, normalnie, proszę Państwa, pracują zachodnie firmy, które sprzedają energię. Po sieciach, które ciężkim hajsem, słyszeliście Państwo, 330 milionów, 15 kilometrów sieci. Ciężkimi pieniędzmi wyharowujemy, budujemy infrastrukturę, a na tej infrastrukturze po prostu zachodnie koncerny sobie śmigają, płacą jakąś tam groszową opłatę przesyłową i sprzedają dla swoich firm tanią energię. A my będziemy bulili zgodnie z ogólnymi stawkami. Tak to się robi. Dlatego energia musi być tania, żeby nie wykończyli naszych... Proszę Państwa, te wszystkie protesty w obronie przedsiębiorców, to wszystko jest funta kłaku warte, jeżeli nie będzie taniej energii. Tak po prostu. I tak wszyscy się wyłożą. Pan Obajtek przy okazji przypomina, że Platforma obiecywała paliwo po 5 zł i sam, i tu słusznie, tłumaczy, że... Ale skąd by miała to wziąć? Tak? Skąd? My mówiliśmy, z Rosji po prostu, bo tam jest najtaniej. Powiada rzeczy, które są nierealne. Jedna pani mówi o cenie paliw za 5 zł, a jak się jej pyta, jak to zrobi, to mówi, że nie wie. No bo Platforma to nie wie, jak to zrobić. No przecież Platforma nie byłaby dopuszczona do mediów głównego nurtu sponsorowanych przez ten kapitał, gdyby miała temu kapitałowi coś złego zrobić. Dlatego, jak Państwo pamiętacie, tu polecam jeszcze raz link do mojego wywiadu dla Białoruskiego Radia. Ludzi, którzy są, to są poczciwinki, proszę Państwa, to są poczciwinki, oni są pracowici, oni są grzeczni, oni są naprawdę tylko tak naiwni, jeżeli chodzi o polską politykę. Tam na Białorusi zmiana władzy w Polsce była przedstawiana jako sukces, tak? Jako coś, co miało ulżyć napięciu między Polską a Białorusią i Rosją, dlatego tam w tym wywiadzie wyprowadziłem ich z błędów. Nie będzie żadnej zmiany kursu polityki. Nie będzie, bo tego nie życzy sobie sponsor z Wall Street. No i ten fragment, kiedy Obajtek ma się podać honorowo, bo wiecie, honor to jest poza Bóg, honor i ojczyzna, honor najważniejszy.
plany i projekty. Dobrze, więc sam odejdę, nie potrzeba mi nawet będzie dziękować, mówiąc zupełnie szczerze. Tak, liczę, zaraz, gdy w razie wyborów od razu składam rezygnację? Mam swój honor i mam swoją godność, proszę pana. Godność pana Obajtka jest nam powszechnie znana. A teraz, proszę Państwa, taka ciekawostka, trochę szok poznawczy. No bo wiecie, są takie biedne kraje azjatyckie, które wychodzą tam z tej biedy, kraje trzeciego świata. Są różne kraje. No i my tutaj przecież się rozwijamy, my jesteśmy tu w Europie, patrzymy na naszą stolicę, tam te drapacze chmur, tam czołówki seriali, tych, co psują nam głowy. Zawsze gdzieś tam w okolicach Warszawy się akcja dzieje, no to mamy wizję tego, proszę Państwa, prawie Manhattanu tam w Warszawie. Ja bym chciał tutaj zadać Państwu zagadkę. A co to za miasto jest tutaj? A co to za miasto? Widzicie Państwo, drapacze chmur. To ujęcie może nie jest takie jeszcze wystrzałowe. Tu na tym nagraniu są ciekawsze. To może takie ujęcie jeszcze mogę dać inne, ale boję się puścić Państwu ten film, bo wiecie, tam te prawa autorskie i inne cuda na kiju. Zaraz powiem, co to jest i jak to znaleźć. Tu mamy jeszcze jedno ujęcie tego miasta i o, tu mamy może podpowiedź, ktoś może już rozpoznaje. No, wygląda to, proszę Państwa, jak katedra Notre Dame, więc gdzie to może być, gdzie to może być? I to jest szok. Miasto w Wietnamie, Ho Chi Minh się nazywa. To jak ten ich tam pierwszy sekretarz zdaje się. Ho Chi Minh. My się rozwijamy, naprawdę, my mamy przekonanie, że my się jakoś tam rozwijamy. Azja to się rozwija. To jest, proszę Państwa, to nawet nie jest stolica, to nie jest Hanoi. To jest Ho Chi Minh w Wietnamie. Flaga Wietnamu, przypominam, czerwona, robotnicza, z żółtą gwiazdą. A ten obiekt, który tu Państwo widzicie, tak, to w tej Azji katedra Notre Dame katolicka w Ho Chi Minh. Notabene w 2005 roku figura Matki Boskiej tam łzy uroniła, tak? To Wietnam, tak? I katolickie katedry. A jeszcze, żeby tego szoku poznawczego było więcej, ja już co prawda o tym kiedyś mówiłem, ale to była faza budowy. Najwyższy budynek w Europie, proszę Państwa, jest w Sankt Petersburgu w Rosji. Możecie Państwo go znaleźć. 406, pół kilometra wysokości ma. Ale my się rozwijamy, my się rozwijamy. Z tym, że oni to budują za swoje, tak? Tamtego długu nie ma. A my, no, rozwijamy się z pieniędzy z KPO, z żebrów się rozwijamy, tak? No właśnie, ale nie mamy innego wyjścia, bo mamy drogą energię. No i teraz przejdę do pana Grzegorza Brauna i jego wyczynu, który jak wszystkie dotychczasowe wyczyny klasy politycznej dzieli Polaków wokół ideologii. Pyton, znowu pyton. Radio Wrocław, politycy zaproszeni do jakiejś tam debaty o Grzegorzu Braunie. Jedni mówią haniebne, drudzy mówią chory człowiek, trzeci odebrał telefon z Rosji. Tak, to był telefon z Rosji. A jakiś Czech, wybitny Polak, bronił polskiej racji stanu. Teraz polowania na Polaków za granicą się zaczną i na Polaków w Polsce. Wybitnie obroniona polska racja stanu. Tylko się cieszyć i bić brawo. Kiedyś pamiętam, byłem zszokowany jako dziecko w cyrku, że szympans na jakimś tam przedstawieniu bił sobie brawo. W ostatnim odcinku wyraziłem taką opinię, że nie wierzę w to, że niebiańska Jerozolima to projekt Izraela na wypadek, gdyby Izrael uległ zagładzie, to Żydzi się przenoszą na Ukrainę. No i brauniści się rozgdakali tam w komentarzach. Nie wiem, co oni tu w ogóle robią, przecież ubrana jest tak ciekawie. Po co tutaj? Bo tu jest mądrzej, tak? Tu jest sensownie. Mózg ciągnie, tak? Serduszko do Brauna, ale mózg do musisz to wiedzieć. Rozumiem was. Uważajcie, żebyście się nie zarazili, bo potem będzie wam wstyd. Tak jak mnie jest wstyd, że kiedyś po Braunie powtarzają głupoty, że Chabad Lubawicz to sekta wywodząca się z Dniepropietrowska, z siedzibą w Dniepropietrowsku, bo tak pisaliście mi Państwo w komentarzach i pewnie też tak nauki Brauna zrozumieliście.
Więc to jest jakby zaprzeczenie temu, że Żydzi by się mieli, przepraszam, w mrozy wyprowadzać i tak dalej, to jest nielogiczne. Mają do dyspozycji, mają ten bajer, sami ten bajer ludzie promują, Żydzi, Żydzi, Żydzi mogą to, Żydzi, Żydzi mogą tamto, to sami w ten sposób, sami ich lansujecie, potem wszyscy ich boją, bo Żydzi mogą to, czy Żydzi mogą tamto, sami ich lansujecie. Jak widzę tego faceta na tym, na tej uroczystości, w Sejmie tego taki jest tam, taki niski, grubawy, przed którym prezydenci głowy zginają, to proszę Państwa, to no, pusty śmiech mnie ogarnia. No ale dobra, tak jest, tak jest. I proszę Państwa, mówię, nie, no ja sprawdzę ten Chabad Lubawicz, bo czy oni tam rzeczywiście są z Ukrainy, no to sprawdźmy. To jest Chabad.org, ich strona, to jest ich strona. Gdzie mają centrale? Mają najwięcej central w Stanach Zjednoczonych. Mają oczywiście na Ukrainie dość dużo, bo wiecie, to były promocje, tam były promocje. Na wschodzie się dobre interesy robi, więc zrobili sobie mnóstwo promocji. Ogólnie wszędzie, poza takimi krajami jak Egipt, Irak, Iran, nie ma Chabad Lubawicz. Dziwne, że w Norwegii tutaj nie jest nic zaznaczone, bo Szwecja, Finlandia, w Moskwie mają kilka centrów, tu pod Murmańskiem, nawet mają, tam jest bardzo zimno, ale zwróćcie Państwo uwagę, że im wyżej, to tak mniej, nie, to jednak nie ten klimat, tak? Mi chodzi o to, żeby nie pleść bzdur, podaję wiedzę, jak się tę wiedzę wykorzysta, to już zależy od nas. Nie podam dziś żadnych wniosków, ale bzdurą jest to, co wyznawcy Brauna twierdzą w komentarzach, które Państwo oczywiście nie przeczytali, bo nie wolno zarażać głupotami. Twierdzili, że Chabad Lubawicz to jest z Ukrainy. Nie, proszę Państwa. Minimum wysiłku. Ja rozumiem, że byliśmy wodzeni przez 30 lat przez wybitnych antysystemowców, którzy na tym niezły hajs zrobili. Niektórym chyba kasy zabrakło i teraz znowu będą startowali w wyborach. No dobra, trudno, tak już musi być. Nie będziemy mądrzy, to nie będziemy słuchać psiej skóry. Tam, gdzie się da kupić tanio, tam się kupuje tanio. I tyle. I to jest cała filozofia. Na Ukrainie jest tych ośrodków, w porządku, tak, w Dnipro też jest, czy tam Dniepropietrowsku, ale to jest jeden z wielu. Jeden z wielu. A siedzibę mają Brooklyn, Nowy Jork, 770 adres. To jest, proszę Państwa, główna kwatera Chabad Lubawicz. Wszystko jest jasne, wszystko jest opisane. I nie są z żadnej Ukrainy, tylko są ze Stanów Zjednoczonych. A rabin Lubawicz spieprzył z Białorusi konkretnie do Stanów Zjednoczonych, a nie z Ukrainy. A że mają tam siedzibę dużą, bo były promocje, bo na wschodzie się robi dobre interesy. I tyle, koniec, kropka. To jest odłam, sekta, jak zwał, tak zwał. Niektórzy mówią tak, tu bez żadnej urazy. Amerykańska i tyle. Jeżeli ktoś słucha Chabad Lubawicz, to słucha Stanów Zjednoczonych. Poczytajcie sobie i przestańcie ludziom wodę z mózgów robić, nawet gdyby Brown tak mówił, nawet gdyby. Na ich stronach oczywiście zauważyli Grzegorza Brauna, który jakby założył kapelusik, to by wyglądał tak samo. I znowu zrobią na tym niezły hajs i będą mogli straszyć Polakami. Wybitna polska racja stanu, wybitnie bronił polskiej racji stanu. A doszło do tego, że ponownie zrobili Hanukę w Sejmie. Po co to było? A, już niektórzy nawet będą mieli problemy z prawem, bo gdzieś tam naśladowali go we Wrocławiu. Gratuluję, piękne umysły, jak zaszkodzić Polakom. A, na Białorusi też, proszę Państwa, na Białorusi też. Pierwszy ten Chabad był w okolicach Smoleńska, tak? W obecnej Rosji. A po co to? A na co to komu było? No to, proszę Państwa, mamy już telewizja Arte wczoraj opublikowała film o tym, że trzeba wprowadzić w Europie przepisy przeciwko antysemityzmowi. Tak, tak.
trzeba zrobić zamach, żeby można było wprowadzić przepisy, które będą chroniły społeczeństwo przed terrorystami. Panie Braun, naprawdę, to chyba... tego by najlepszy reżyser nie wymyślił. To życie takie scenariusze podpowiada. Super, super, dobrze, że jest pan Braun, bo on nas zbawi. A teraz jego partia, wasza partia, drodzy mądrzy konfederaci i wyznawcy mądrzy konfederacji. Ja jestem atakowany za krytykę Brauna przez konfederatów, którzy to mają liderów, którzy to liderzy jeszcze bardziej krytykują Brauna i są kochani. 30 lat mieszania w głowie bez profesjonalnego przygotowania psychiatrycznego oczywiście zrobiło w umysłach niektórych poważne spustoszenia. Moja krytyka niedobra, ale jak robią to liderzy Konfederacji, no to już nie jest takie złe, nie? To się kiedyś jakoś tam nazywało. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka propolska jest Konfederacja na przykładzie wypowiedzi kandydata Konfederacji, pana Krzysztofa Bosaka, wybitnego Polaka, proszę Państwa, wybitnego Polaka, co on uważa, że się złego stało, jeżeli chodzi o przestępstwa, jakie pan Braun popełnił kilka dni temu w Sejmie. Wyrządził ogromną krzywdę wszystkim posłom Konfederacji, nadwyrężając nasze dobre imię tym swoim czynem. I myślałem, że już skończy. Mówię, mam cię, ale nie, proszę Państwa. Posłom wyrządził krzywdę. No i z wami, nie? Posłom, ale nie, jednak tu w język się pan Bosak ugryzł i dopowiedział. Myślę, że wyrządził też krzywdę wyborcom Konfederacji, którzy nam zaufali. I to koniec, komu wyrządził krzywdę? Nikomu innemu. Nikomu innemu pan Braun nie wyrządził krzywdy. No, ja uważam, że wyborcom Konfederacji, panie Bosak, pan Braun nie wyrządził krzywdy. Bo to się im w tej jednej głowie mieści. To schizofrenia i takie zachowanie za i przeciw, wszystko idzie, ten mózg idzie, ten typ mózgu idzie pomieścić. Ale reszcie Polaków to nie, to wcale nie wyrządził krzywdy, tak? A sobie jaką Braun wyrządził krzywdę, to proszę Państwa jego Facebook. Wsparcie na działalność Grzegorza Brauna, Fundacja Osuchowa. Tam to miliony lecą. Braun potrafi prosić. To trzeba potrafić. Proszę Państwa, ja naprawdę zawsze fatalnie się czuję, gdy proszę Państwa raz na miesiąc, na początku miesiąca o pieniądze. Ale ja myślę, bo wielokrotnie byłem wręcz opieprzany za to, co my jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich robimy, że w każdym odcinku nie mówimy pieniądze, pieniądze, daj ta pieniądze. Proszę Państwa, ja nie wiem, może chyba Braun mnie ośmieli i ja zacznę Państwa częściej prosić o pieniądze, bo na początku miesiąca rzeczywiście, gdy się prosi, pierwsze 2-3 dni czuć, a potem to wysycha niemal do zera. To mam dla Państwa prośbę. Ja obiecuję, że nigdy, jako osoba publiczna, reprezentująca nas, nigdy nie narażę nas na tego typu chucpę. Nigdy. I nie będę jeszcze później strugał wariata, że to było, że to była polska racja stanu. Tak Hamas tłumaczył pewnie, gdy rozpoczął zagładę Palestyńczyków w Strefie Gazy. Tak pewnie Hamas to tłumaczył. Proszę Państwa, tak się wszystkie powstania odbywały. Z góry wiadomo, że się nie wygra, ale się zbiera pieniądze. Są takie inicjatywy tam w obronie, proszę Państwa, polskich złóż, co to niby ropy mamy tyle, że Arabia Saudyjska mogłaby nam pozazdrościć. Proszę Państwa, to jest tylko wyciąganie kasy. Nic nikt nie wskóra. Przejęcie władzy jest jedyną sensowną działalnością. Z poziomu rządu można takie rzeczy załatwić, ale nie z tymi politykami, których mamy na scenie. Na pewno nie z tymi wszystkimi w Sejmie, na pewno nie z nimi. Stąd ruch dobrobytu i pokoju. Także serdecznie Państwa proszę,
na tę naszą działalność, o wpłaty, numer konta na początku programu i na końcu programu. Serdecznie proszę o... Nie jestem w stanie, jeśli ktoś ma taką wolę w stylu Brauna, nie będę stawał mu na drodze, Bóg zapłać, proszę Państwa. Nie, odpłacimy to mądrymi rządami, odpłacimy to mądrymi programami, odpłacimy to tym, że nie będziemy u Państwa hodować schizofrenii w głowach, bo później z takim społeczeństwem, z takimi wyborcami nie da się nic zrobić. Ktoś musi solidne fundamenty w końcu stawiać, jeżeli mamy kiedykolwiek do czegokolwiek dojść. To właśnie jest ruch dobrobytu i pokoju, to też nasza działalność tutaj medialna, prasowa. Także serdecznie proszę Państwa o wpłaty. Pan Braun w kilka godzin tam stówka poleciała w jego stronę, 100 tysięcy, tak? Mistrzowie w proszeniu, w zarabianiu pieniędzy, w wyciąganiu pieniędzy. No i teraz mamy, proszę Państwa, Braun się odgraża, że tamta kobieta, co ja uważam, symuluje, to jest inna sprawa, choć nie wiadomo, może rzeczywiście miała astmę i rzeczywiście odbiło się na jej zdrowiu to, jak Braun psiknął jej gaśnicą, ale został zaatakowany i kolejna szuria jest rozpowiadana i później ludzie mogą popełniać błędy i was, jak popełnicie taki błąd, nikt nie wyratuje jak Brauna. Choć, proszę Państwa, numer jest za miliony dolarów. A jeżeli chodzi o różne cwane środowiska, mogą nawet z tego wyciągnąć miliardy dolarów. Także ja to myślę, że ja na miejscu tych organizacji żydowskich to bym wysłał Braunowi czek z przynajmniej 6 cyframi. Bo dużo dobrego dla nich zrobił. Teraz to dopiero będą mogli dusić kasę. Bo do tego momentu, to proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, Żydzi z Izraela, armia Izraela była traktowana jak ludobójcy, a teraz Żydzi są ścigani, tak. No, to naprawdę duże, to można przełożyć na duże pieniądze. My nie mamy tej smykałki, my tego nie rozumiemy, ale oni to rozumieją. Także ja bym na miejscu tamtych wysłał Grzegorzowi Braunowi, żeby nie musiał prosić od Polaków. Proszę Państwa, więc Braun mówi, że to on ją pozwie, że to ona go zaatakowała. Proszę Państwa, to są głupoty. Państwu przeczytam w Super Expressie. Zgodnie z artykułem 25 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, bo ona go niby kopła, to Braun pewnie dużego siniaka ma na nodze, nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Tyle. Więc uważajcie na to. Jeżeli działamy niezgodnie z prawem, to ktoś, kto odpiera to działanie, ma prawo użyć różnych środków. W Stanach Zjednoczonych policja na przykład strzela do ludzi i zabija. Nie wolno postępować niezgodnie z prawem i tyle. Więc tu Braun może mówić sobie, co chce, chyba, że mu pomogą. I kolejne cuda na kiju w wykonaniu tym razem posłanki. Kiedyś to się SLD nazywało, wcześniej się nazywało SDRP, wcześniej się nazywało PZPR. Ciągle muszą zmieniać nazwę, żeby to trochę inne było, nie? Mamy tu panią Katarzynę Piekarską, która, jak wiemy, pan Ziobro nagle zachorował. Ja przepraszam, ja nie będę płakał po panu Ziobrze, absolutnie. Ale pani Katarzyna Piekarska trzyma za niego kciuki, bo w szpitalu jest człowiek, a nie polityk. Oni będą się wsadzać do więzienia, tak? Jedna klika. To jest posłanka lewicy. Pani kochana, pani to ma trzymać kciuki za ludzi, którzy umierają przedwcześnie, bo nie mogą się doczekać lekarza, jeżeli chodzi o podstawowe zabiegi ratujące życie. A nie za polityka Ziobro, który ma kasy jak lodu. Przecież to jest w ogóle, to jest jakiś koszmar, że ktoś w ogóle głosuje na lewicę. Kto ją wybrał z tej lewicy? I inny typ robienia nam krzywdy. Tutaj Geekweek w szokującym artykule. Amerykański Bradley w kilka sekund pacyfikuje 3 rosyjskie pojazdy. Siły zbrojne opublikowały film, jak to Bradley tam jedzie przez tych Rosjan, niszczy ich. Wszystko się rozpierzchło i
wygrywają Ukraińcy. To jest robienie krzywdy przede wszystkim Ukraińcom. Tak nie wolno. Nie wolno pieprzyć bzdur, ludziom wody z mózgu robić, bo później ktoś w to uwierzy i będzie miał poważne problemy. Tam trzeba błagać o pokój, zabiegać o pokój, wykorzystać wszystkie możliwości. To niech Putin odmówi, to będzie jego wina, ale tu nawet nie ma nic i porozumienia, bo oni, proszę Państwa, oni już na Krymie nogi mieli moczyć kilka miesięcy temu, ci Ukraińcy. To tylko służy dalszemu ludobójstwu Ukraińców, no ale tak działa ta nasza praca. I teraz robienie krzywdy nam. Chociaż to też Polakom robienie krzywdy, bo jak się zaciągnę, będę obsługiwał Bradley'a, pojadę, dostanę jako najemnik pieniądze, to będę ich tam safari sobie zrobię. Umrzesz. Ludzie niby wiedzą, że dowódcy potrafią być głupi. No widzimy po wypowiedziach polskich generałów. Ale potem idą i się oddają pod ich dowództwo. Niby wiedzą, że tam ukraińska wojskówka potrafi malwersacje jakieś urządzać, sprzęt sprzedawać wojskowy, ale jadą i oddają się pod ich rozkazy. Proszę Państwa, to jest jakiś absurd. A jeżeli to dowództwo wyśle cię na pewną śmierć, z premedytacją, bo taki deal będzie ubity. Wojna często rozgrywa się na salonach. Jej losy się rozgrywają na salonach. Można sformułować dość duży oddział i wysłać na pewną śmierć, tylko w celu zlikwidowania takich ludzi. I nawet nie wiesz, czy czasami nie jest ktoś razem z tobą w tym oddziale, kogo trzeba zniszczyć, zlikwidować, a ty przypadkiem będziesz w jego plutonie i zginiesz przy okazji. Takie numery są, że się w głowie nie mieści, a ludzie myślą, że ta wojna to jest taka czysta, tak jak w mediach podają. Trzeba być wariatem, żeby się oddać pod czyjeś zarządzanie w sytuacji wojennej. Trzeba być wariatem w ogóle. Po upadku Ukrainy Rosja u szczytu potęgi ruszy na NATO. To jest właśnie straszenie Rosją, gdzie dziś padła taka informacja, że w liniach lotniczych skandynawskich, to jest ten chyba SAS, tak? Przestaje się podawać pasażerom Nesquik, jakaś taka kawa, czy coś w tym stylu, bo ta firma robi interesy cały czas w Rosji. No proszę Państwa, a IKEA, przepraszam, szwedzka IKEA, to jest ich taki jeden z flagowych produktów, to gdzie robi interesy? No się wyprowadziła, tak, ale jakoś tak na jej miejsce momentalnie wskoczyła firma, która takie same produkty ma. One nie są oczywiście IKEA. Co prawda IKEA sprzedała swoje fabryki, swoje salony tej firmie, ale to już nie my. Tylko gdzie ta IKEA produkuje swoje produkty? Ja wiem, że w reklamie IKEA leci, że co czwarty mebel, czy tam 3 na 4 to z Polski, jakieś takie przemysły. Idziemy do IKEA, tam wszystko jest made in China. Czyli co? Na chińskich maszynach, na rosyjskich surowcach, rosyjskiej energii i się IKEA nie brzydzi, tak? To jest właśnie to poplątanie z pomieszaniem. A my mamy się tutaj bać, bo Rosja nas napadnie. IKEA się nie boi, siedząc w Chinach i dorabiając Putina. Jakoś nie ma z tym problemu. Nie się wyprowadzi z Chin. Zobaczymy, czy na sile roboczej, cenach energii w Polsce będzie w stanie jakkolwiek zarabiać. I odnośnie tego kłamania, psucia nam w głowach. Onet, tam cytując kogoś, nieważne, publikują takie bzdury bez odpowiedniego komentarza, że według opublikowanego raportu liczba zabitych i rannych żołnierzy wśród Rosjan i Ukraińców dochodzi już do 500 000, czyli 70 tysięcy po stronie ukraińskiej, ale 120 tysięcy po stronie rosyjskiej. Zupełnie inne informacje płyną z Rosji. A jeżeli chodzi o oficjalne informacje z Rosji, to ja, mówiąc szczerze, ja tam jeszcze
na fejkach ich nie złapałem. Co innego różnego rodzaju publicyści. No i co czytamy? Ze strony rosyjskiej i skonfrontujmy to z tym. 13 grudnia został ustanowiony nowy rekord liczby jednoczesnych pogrzebów żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych. 1208 pogrzebów 13 grudnia. Cwano to wymyślili, bo władza ukraińska ukrywa te dane. No więc gdzieś pewnie, a tam wiecie, dużo jest Rosjan na Ukrainie, znaleźli te dane po prostu z statystyk pogrzebowych. 1208 osób w ciągu jednego dnia. Poprzedni rekord odnosił się do listopada, gdzie 1100 żołnierzy było jednego dnia chowanych. Proszę Państwa, te cmentarze na Ukrainie, to one naprawdę tam, no, pęcznieją w szwach. Tam są, tam potrafi być 1000, 2, 3000 flag na jednym cmentarzu. A tych cmentarzy mają bardzo dużo. Jakie 70 tysięcy zabitych? No nie żartujmy sobie. 70 tysięcy to pewnie nie zabranych jest z pola walki w ogóle. Tu jeszcze Rosja dopisuje. Czy w związku z tym możesz wyobrazić sobie straty ukraińskie przez blisko 2 lata wojny? Choć Zełenski i zachodni analitycy wciąż kłamią, że tych żołnierzy jest znacznie mniej. Rosjanie biorą bardzo dużo jeńców. Teoretycznie nie muszą ich brać. Znacznie łatwiej jest uniknąć śmierci ze względu na ostrzał i kropnąć takiego Ukraińca gdzieś tam na polu walki. Ale mimo wszystko biorą do niewoli. To też o czymś świadczy. I to jest akurat dobry element wojny, że żołnierze rosyjscy biorą jeńców ukraińskich i myślę, proszę Państwa, że nie biorą tak, bo lubią, bo widzieli te nagrania ze strzelaniem w kolana, podrzynaniem gardeł przez Ukraińców, które były czynione na żołnierzach rosyjskich, tylko ja myślę, że jest rozkaz z Moskwy, żeby takich sytuacji nie było. Oczywiście, że się zdarzą. Oczywiście, że się zdarzą. Jedna i druga strona ma w swoich szeregach, proszę Państwa, ludzi głupich i brutalnych. Dlatego ten pokój jest bardzo ważny. Dlatego nie wolno podnosić też atmosfery, żebyśmy później z tą pianą na ustach, z byle powodu, z byle idei, bo pyton, bo wiara, bo... Halo, halo. Nasze życie jest mniej ważne niż jakaś obsmarkana impreza? Nie wolno podnosić atmosfery. My tu wszyscy siedzimy na beczce prochu. A niestety Braun nie pomaga, nie pomaga, przeszkadza i ma naśladowników. Choć podobno się mu włamali na konto, że to nie jego ręka była. To stare tłumaczenie polityków. Proszę Państwa, jakoś mi się nie włamują na konto. Nie wiem dlaczego, ale mi się nie włamują na konto. Normalnie to, co opublikuję, to jest moje. A im się biedakom włamują na konto i człowiek, który współpracował z Braunem, były już działacz Konfederacji, korony polskiej Grzegorza Brauna, napisał, że w Sejmie wybuchnie bomba, menora wyleci w powietrze wraz z zapalającymi i to będzie mega wydarzenie. No, proszę Państwa, idealne, idealne, żeby to nas świat znowu puścić, że tutaj, proszę Państwa, mamy coś w rodzaju Hamasu, który, jak wiemy, był prowadzony z zewnątrz, tak? Z Izraela, od CIA. I dlatego w ruchu dobrobytu i pokoju pozbywamy się ludzi agresywnych i wariatów. Właśnie dlatego. Ludzi, którzy są w stanie popełniać przestępstwa. Nie będzie takich ludzi w ruchu dobrobytu i pokoju. Wszystko załatwi mądry rząd. Nie trzeba będzie budować szuri wśród ludzi. Żadna rewolucja nam się tu nie przytrafi. Nigdy nie mieliśmy żadnej korzystnej rewolucji. I ja nie znam kraju, gdzie była korzystna dla takiego kraju rewolucja. Zawsze była gdzieś z zewnątrz sponsorowana, stymulowana. Ale jemu się włamali na konto i to nie jego ręka była, to ktoś inny napisał, że będzie bomba wysadzona razem z tymi, którzy to zapalali. Znowu świat idzie o
terrorystach w Polsce, którzy chcą wysadzić Żydów z Chabad Lubawicz. Znowu na miejscu Chabad Lubawicz też bym wysłał kosze kwiatów, bym wysłał. A i kolejna bajka się rodzi, kolejny bajarz, tym razem już jako wiceminister rolnictwa, mówi o kolejnym produkcie z Ukrainy, który zalewa polski rynek. Coś mi się wydaje, że to będzie kilkuletnia wojna. Cukier teraz zalewa. Tak miało być, panie Kołodziejczak. No, ale przecież pan stał się częścią rządów Platformy Obywatelskiej. Pracował pan rzetelnie, żeby dobry wynik, ta partia, ten komitet zdobył. No to weź pan to teraz skasuj, pan jest przecież wiceminister rolnictwa. No, no na co pan czeka? Będzie pan teraz jak... Proszę Państwa, oni już się zachowują jak PiS. Zwróćcie Państwo uwagę, PiS 8 lat rządził i nawet w 8 roku rządów to oni się zachowywali, jakby oni dopiero chcieli coś tu zmienić. Oni dopiero jakby szli po władzę. No naprawdę, pan Kołodziejczak jako były radny Prawa i Sprawiedliwości miał dobrych nauczycieli. No to weź pan to zmień. No kto ma to zmienić? Bo my, gdybyśmy mieli rządy w Polsce, ale nie bajerowaliśmy ludzi głupotami w kampanii wyborczej, to my byśmy to zrobili w 24 godziny. Zatamować cukier na granicy? To jest jak splunąć. Mówiłem Państwu, żaden produkt nie spełni norm, jak trzeba będzie to dokładnie przebadać i tyle. I żaden kraj się nie może obrazić, bo proszę Państwa, tak Czesi blokowali polskie produkty spożywcze. Zawsze coś się znajdzie, ale to rząd ma brać na siebie, panie Kołodziejczak, a nie... bo polityk ma bić pianę i tych biednych, nieświadomych ludzi, co to nawet nie wiedzą, jakie kompetencje ma minister rolnictwa, w balona robić. No to zrób pan coś. Proszę, czas start. Tyle. Troszkę informacji z Ukrainy teraz. No, Ukraińcy, proszę Państwa, uderzyli w betoniarnię w Mariupolu. Rosjanie badają, co to były za rakiety. Jak wszyscy wiemy, to nie prezydent Zełenski, który obiecał, że odbuduje Mariupol, a Rosjanie odbudowują Mariupol. I rzeczywiście tam, proszę Państwa, są tysiące pracowników, tam są setki budów rozpoczętych. Niektóre budynki są stawiane na nowo, niektóre są odrestaurowywane, w sensie szyby wypadły i tak dalej, a niektóre są wypełniane. Tam, gdzie była, pamiętacie Państwo te wieżowce, tam, gdzie była taka dziura, to plomby wstawiają z cegieł, jest to później murowane, mimo że budynek był z wielkiej płyty, no to z cegieł wypełniają, żeby ludzie mieli gdzie żyć. Tam, proszę Państwa, jest potężna ilość cywili. I nie, w betoniarnię trzeba uderzyć, rozumiecie? Po co to było? Po co? Proszę Państwa, to jeszcze nic. To, co się dzieje w tej chwili w Mariupolu, jakby sobie Ukraińcy przypomnieli o Mariupolu, to jest skandal. To jest, proszę Państwa, uderzenie amerykańską bronią w ciepłownię w Mariupolu. Tam nie ma, tam w tym Mariupolu tak zimno, ale i tak jest sezon grzewczy. To ta ludność cywilna, ta zmęczona ludność cywilna wojną, niech ma zimno. Tego typu ruch jest, uważam, zaproszeniem dla Rosjan, żeby uderzyli w zimę w ciepłownię na terenie Ukrainy. Ewidentnie jest to po to. To jest eskalowanie wojny. Czy nie mają tych celów tam na polu bitwy? No, proszę Państwa, mają wywiad amerykański, satelity, drony, pełną wiedzę, gdzie są jakie oddziały. No to niech strzelają w oddziały. Nie, w cywili trzeba. W cywili trzeba. Zaproszenie dosłownie do bombardowania i potem media powiedzą, no jednak cywile, jednak tu chcą nas zamrozić. Nie rozumiem tej polityki Zełenskiego, w ogóle tego nie rozumiem. I cały czas Ukraińcom puszczają, to jest oficjalne wideo sił specjalnych Ukrainy. Patrzcie. Strzelają, biegają. Dronują. O, nawet śmigłowiec Black Hawk, proszę Państwa, Black Hawk. Ukraina ma Black Hawki. No ale przeciętny Ukrainiec nie zdaje sobie z tego sprawy, więc wierzy.
tak wyposażeni. Proszę Państwa, no ci ludzie tam łapani na tej pierwszej linii, to proszę Państwa, oni wyglądają jak obdartusy, ale na młodych ma działać. Patrz, taki będziesz, tu dziewuchy będą piały za tobą, taki będziesz. Bo teraz jesteś nikim, nie? Tramta, tamtam, tramta, tamtam, groźna muzyka, maski takie. Na wszystkich brzegach Krymu. O, i niedługo, już niedługo, proszę Państwa, ta armia tych komandosów już na wszystkich brzegach Krymu będzie, już ich tam podbiją. A proszę Państwa, ten Mariupol, polecam Państwu taki kanał, wideo z Mariupola, videos from Mariupol. Proszę Państwa, to jest jeden wielki plac budowy. To jest naprawdę, to w tej chwili, co się dzieje w Mariupolu, to jest jakiś cud. Miasto było zniszczone i odżywa. Ludzie chcą normalnie funkcjonować. Nie wysadzić im w powietrze ciepłownię. Nie betoniarnię, która dostarcza beton do tych budów. Znaczy to jest ewidentne, do czego kuratorzy Ukrainy dążą. To są właśnie te plomby, o których mówiłem, że wstawiają w miejsce, gdzie akurat uderzył pocisk, wstawiają nowe mieszkania. Buduje się i remontuje od podstaw budynki użyteczności publicznej. Ludzie normalnie chodzą po ulicach. Nie tak jak mówił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, że nasze dzieci będą chodziły do szkół, a ich będą siedziały w piwnicach i trzęsły się ze strachu. To była tak bestialska wypowiedź. A facet przyjeżdża normalnie do Polski, jest honorowany. Ciekawe. Tu w przypadku tylko odremontowywania chyba siatki i wymiana okien. Tam dźwigi. Jakbyśmy oglądali miasto w Chinach. Nowe budynki budowane, stare, odrestaurowane. To całe ulice, proszę Państwa, zobaczcie, rusztowania, całe ulice rusztowań. Praca w re. Nie, trzeba zbombardować, trzeba wysadzić coś. To samo tutaj z takimi blokami, gdzie były te snajperzy i inne tam oddziały. Tu już mamy wyremontowany taki dom. Te nagrania robi mieszkaniec Mariupola. Tytuł tego filmu, to co Rosja robi w Mariupolu, to jest szalone. No bo rzeczywiście, proszę Państwa, chyba w tej chwili nie ma większego placu budowy. Tu chyba nawet mamy ten teatr, który całe życie będziemy wyjaśniać, kto ten teatr zbombardował. Pamiętacie Państwo nagranie? Kilka dni wcześniej zapytałem, co tam robi Azow w tym miejscu. Nowy obiekt też jakiś powstał. Poliklinika. Wszystko jest odbudowywane. Ludzie widzą sens dalszego mieszkania w tym mieście. To w przypadku budynków odrestaurowywanych, ale nowych tam, proszę Państwa, setki. Możecie na tym kanale na bieżąco, dzień po dniu, człowiek wrzuca nagrania z Mariupola. A jeżeli to, co ja mówię na temat sytuacji na Ukrainie, tej wojny całej, kogoś nie przekonuje, no to może autorytety z biznesu amerykańskiego, tu pan David Sachs, pisze, że Ukraina na zawsze straciła Krym, Donieck, Ługańsk, większość Chersonia, Zaporoża i jeśli teraz nie zawrze porozumienia pokojowego, straci także Charków, Odessę, resztę Chersonia i wiele więcej. Ci, którzy machają flagą i myślą, że pomagają Ukrainie, po prostu ją ćwiartują. I proszę Państwa, na to odpowiada Elon Musk, właściciel do niedawna Twittera, teraz Platforma X, twoja ocena jest słuszna. Ten sam Musk, który robi hajsik na sprzedaży systemów łączności na Ukrainę, łącznie z tym, że jego systemy są montowane na łodziach kamikadze i służą do wysadzania infrastruktury cywilnej w przypadku mostu w Cieśninie Kerczeńskiej. To ten sam. I ich ocena jest sucha.
analityczna i zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale polska prasa jakoś tak dziwnie do tego podchodzi. A tu mamy, proszę Państwa, Ukraińca, weterana, który z jakiegoś też batalionu chyba policyjnego, sądząc tutaj po emblemacie, bo z policji też się zrobiło bataliony uderzeniowe na Ukrainie, tu pozdrawiam wszystkich polskich policjantów, wszystko przed nami, który opowiada o historii swoich kolegów, którzy półtora roku już są na pierwszej linii frontu, w końcu bez żadnego urlopu. On nawet mówi, że nawet jak są chorzy, to biorą tabletkę i wpierot, tak? I w końcu już mieli dość i zjechali do domu, żeby z rodzinami się zobaczyć. Teraz wszyscy siedzą i czekają na proces o dezercję. Półtora roku na pierwszej linii frontu. A tu taka ciekawostka. Człowiek, który prowadzi kanał na YouTube i opowiada o rodzajach broni, które Rosjanie zdobyli na Ukraińcach, broni natowskiej, prezentuje strzelbę gładkolufową, tą tak zwaną pompkę produkcji Mosberg, który to sprzęt chyba zgodnie z naszymi przewidywaniami właśnie służy do, proszę Państwa, strącania dronów. Sam się dziwię, że Rosjanie jeszcze nie używają tej swojej sajgi. Pamiętacie Państwo ileś odcinków temu? Już dość na początku, jak konflikt się zaczynał, drony się pojawiły, no to stwierdziliśmy, to dziwne, że nikt nie reaguje na te drony, a to bardzo niebezpieczna broń. Amerykański trofejny egzemplarczyk. Maverick Arms Incorporated. Короче, amerykańska puszka, która przeznaczona dla zbicia dronów, ili... Przeznaczona do strącania dronów. No tak, jeżeli wystrzelimy taki pocisk, to leci paczka śrutu i musi trafić, tak? Musi, jak strzelanie do rzutków, jak strzelanie do kaczek. Coś musi trafić. A tak możemy sobie strzelać z karabinka i nic to nie daje. Także mam lekką satysfakcję. To dobrze, bo może mniej ludzi zginie. Jakbym zapomniał Państwu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło na Zakarpaciu ukraińskim. To ta część, która przy podziale Ukrainy ma w myśl tych różnych teorii przypaść Węgrom. To informacja z Polsat News jest bardzo ciekawa i chciałbym właśnie omówić, jak jesteśmy, proszę Państwa, informowani. Jak jesteśmy informowani? Ukraina. Polityk zdetonował granaty podczas Rady Wiejskiej. Możecie Państwo zobaczyć ten film na naszej stronie www.cw24.tv. Na luzaku odpina zawleczki i rzuca na salę pełną ludzi. Jedna osoba nie żyje. 20 parę rannych, w tym 8 ciężko, łącznie z tym radnym. Mówi się o tym, że to był, proszę Państwa, poseł. A to wynik złego tłumaczenia, pewnie przez tłumacza Google'a. To był zastępca sołtysa w tej wsi. No tak, taką mieli jakąś sprawę. I proszę Państwa, tu jest w polskich mediach, w mediach pana Żaka Solosza, świetnie to opisane. Radny ze wsi Kiereck na Zakarpaciu zdetonował granaty podczas Rady. Nie ma nic o nim, co by mogło go identyfikować, łącznie z imieniem i nazwiskiem. Sytuacja jest tutaj opisywana, że ktoś nie dawał mu dojść do głosu, to teraz czy on może coś powiedzieć i wtedy wyciąga te granaty z kieszeni? Poszło o uposażenie wójta. Chodziło o to, że on się nie zgadzał, żeby wójt miał tak wysokie uposażenie w trakcie działań wojennych, że to jest, proszę Państwa, karygodne. Patriota, patriota, tak? Ludzi można doprowadzić do stanu takiej szuri, że się w głowie nie mieści. Z byle powodu będą zabijać w ramach świętej wojny, w ramach ideologii. Nie wolno tej agresji rozpuszczać. W artykule nie ma napisanego, że jest to polityk z partii Sługa Narodu, pana Zełenskiego. Dlatego my nie chcemy w Ruchu Dobrobytu i Pokoju radykałów, bo nie wiadomo, co im odbije do głowy. Nie możemy takich ludzi, proszę Państwa,
w nasze szeregi, w miarę jak się poznajemy, tak, w ruchu dobrobytu i pogodzie, to wspaniała jest grupa ludzi, ale każda nowa formacja na scenie politycznej właśnie ściąga odrzuty, odpady z innych i oni się nawet cieszą, że taki ktoś zasilił szeregi przeciwnika, bo wiadomo, że kiedyś mu kolba odbije, tak? Więc my musimy, jest teraz etap selekcji, usuwamy takich dziwnych radykałów, żeby później stanowić prawdziwą elitę. Podczas sesji 15 grudnia, tu piszą posłowie, no radni dyskutowali nad warunkami wynagrodzenia dla wójta w 2024 roku i pan, jednak podali nazwisko Sergii Batryn, argumentował, że w czasie wojny nie jest możliwe przyznanie mu, jemu, 50% diety, choć to też pewnie chodziło o tego wójta, bo mamy czas wojny. Najprawdopodobniej ta kwestia wywołała oburzenie Batryna, który w poprzednim głosowaniu odmówił uznania pracy przewodniczącego Rady Wiejskiej za zadowalającą. Proszę Państwa, no usprawiedliwianie terrorysty. Usprawiedliwianie. Więc ja spojrzałem, co ukraińskie media na temat tego bandyty piszą. I się okazuje, proszę Państwa, że to była premedytacja. Tego już w artykule Polsatu nie ma. Facet szedł tam z zamiarem zabicia ludzi i siebie. Święta wojna. W imię idei, w imię jakiejś obsmarkanej podwyżki. Rozumiecie? Nie wolno tak. Nie wolno gasić ognia benzyną. Nie wolno siły, środków większych niż to, co konieczne, tak? Tu jedyne, co mógł, to po prostu dziabać, krzyczeć, przekonywać innych. I to wszystko, co mógł, a nie wyciągać granaty. Ale jest jeszcze inna z tego nauczka. Także tak, tu, proszę Państwa, w mediach ukraińskich napisali, że zostawił list pożegnalny, czyli szedł na świętą wojnę. I napisali też, że zamachowcem był Batryn z partii Sługa Narodu. Czyli od pana Zełenskiego brał wszystkich jak leci. No to mają rozwalony kraj. Mają radykalizm. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, skąd cywil miał 3 granaty, a może i więcej, a może i jeszcze inne rzeczy. No ja uważam, że z tej masy broni, która zginęła, która gdzieś rozlała się po Europie, po świecie, przez Polskę. I myślę, że w Polsce dużo jej zostało. To jest, proszę Państwa, tragedia odłożona w czasie. Jeżeli policja nic z tym nie zrobi, to będzie tutaj niezła rzeź. Myślę, że tej broni bardzo dużo jest na terytorium Polski. A Paweł Kowal, poseł Platformy, krzyczy: więcej broni, panie Biden! Tu taka ciekawosteczka z Ukrainy. To jest, proszę Państwa, człowiek, który normalnie łapie ludzi na Ukrainie, robi polowania, żeby wcielić ich na siłę do wojska. I ktoś go nagrał, ewidentnie naćpanego lub jakoś tam w stanie upojenia alkoholowego. Tacy ludzie w czasie wojny wykonają każdy rozkaz. Popatrzcie i posłuchajmy tego komentarza Ukraińca, który nagrywa komisarza wojskowego z wojenkomatu. Дивіться, це кашник. Зранку повістки роздає. По обіді пипово виглядає. Шахедів і так далі. О! Роздупліть! Рано роздає повістки, а по обіді шука дронів jako obrona przeciwlotnicza. No takie żarty, tragiczne żarty. Proszę Państwa, coś się dzieje rzeczywiście tam z tymi Huti w Jemenie. Już któryś statek zaatakowali. Dziwne, że jeszcze Stany Zjednoczone tam nie wypuściły swojej armady. To jest niebezpieczna sytuacja, bo wojna by się rozszerzała na następne kraje. Ale zatopili bułgarski statek, kontenerowiec trafili, który płynął z dostawami do Izraela. To są poważne straty, więc raczej wydaje mi się, że
Jemen nie uniknie wojny. Jak będzie, zobaczymy. To też dla nas jest informacja, jak będziemy traktowani przez władze wojenne. To, proszę Państwa, to jest oficjalna telewizja ukraińska, gdzie już mówi się otwartym tekstem to, co Rosjanie wcześniej mówili, znowu wyszło na rosyjskie, że inwalidzi brani są normalnie na pierwszą linię. Nad czym ten żołnierz, tutaj komentując dla ukraińskich mediów, ubolewa, bo potem są z nimi problemy na pierwszej linii. Że oni nawet kamizelki nie są w stanie nosić kuloodpornej. I to jest dla niego problem, ale z innego powodu, Za to w Stanach Zjednoczonych, to jest jeden z senatorów republikańskich, twierdzi, że cofnięcie się tam do granic z 91 roku to w ogóle jest jakaś mrzonka na Ukrainie. Ukraina o tym zapomni. That Ukraine was going to throw Russia back to the 1991 borders was preposterous. Nobody actually believed it. Nikt w to nie wierzy. No to brzmi za to, że ze Stanów Zjednoczonych przecież ta wiara płynęła i była utwierdzana przez media amerykańskie, w tym też polskie, które to cytowały. No przecież to była kompletna bzdura. Dziś mówią, że to jest oczywiste, że to się nie da. Ale w polskich mediach jeszcze Bradley rozwala tam. To się zdarzy. Ja rozumiem, że może zajść taka sytuacja, że się komuś uda, ale ogólnie, proszę Państwa, no Ukraina nie jest w stanie od kilku miesięcy żadnych sukcesów sensownych odnieść. To się zdarzy. No, Ukraińcy, z tego co zaobserwowałem, to mniej więcej przeważają, jeżeli chodzi o nagrywanie różnego rodzaju filmików, bo tu, proszę Państwa, tu różne media zabiegają, żeby tam wysyłać mnóstwo kamer nawet. Zresztą Ukraińcy no, mają swoje też kamery GoPro, nagrywają mnóstwo zdarzeń, no to ilość filmów, które nagrywają Ukraińcy, w porównaniu z tym, co robią Rosjanie, którzy praktycznie prawie nie nagrywają tego, no jednak nawet z tego wynika, że no, straty ukraińskie są większe niż straty rosyjskie. A co to by było, gdyby Rosjanie tak nagrywali wszystko, jak Ukraińcy to nagrywają? To też jest chyba, może nie wiem, może taka taktyka Kremla, żeby nie przestraszyć świata, żeby świat myślał, że Ukraina wygrywa. O, tak wyglądają pozycje. Proszę Państwa, to jest taki nasyp i tu żołnierze sobie dziurki robią, jak zwierzęta w tych norach. To jest jeszcze chyba z lata. Jeżeli ktoś myśli, że to będzie jak tam na filmach amerykańskich, to w tych dziurkach oni tam się wiercają jak bobry w nasyp. I tak będziecie tam siedzieć w tych dziurkach, jak będziecie myśleli o jakiejś tam wygranej wojnie tego typu bzdurach. A minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba twierdzi, że Ukraina jest gotowa skakać i tańczyć, żeby tylko spełnić wszystkie warunki, jakie Unia Europejska jej narzuci. I tu widzę, że weszło panu ministrowi do głowy z filmu Sługa Narodu takie postępowanie. Państwu polecam ten film w oryginale. Idzie zrozumieć, możecie sobie włączyć polskie napisy. Jest na YouTube, już opowiadałem o tym około 2 lat temu. Tam jest taka właśnie sytuacja, że aktor, który gra ministra spraw Ukrainy w rządach prezydenta Gołoborodki, czyli aktora pana Zełańskiego, właśnie za pomocą skakania i tańczenia i wódki, która się tam leje strumieniami, załatwia członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. To chyba im, proszę Państwa, te scenariusze z filmów za bardzo do głowy uderzyły. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to, że zechcieliście wysłuchać tych informacji. Zapraszam oczywiście na jutro i cały czas wieczny apel o uwolnienie Juliana Assange'a. Jak go uwolnią, no to wtedy przestaniemy o to zabiegać i apelować. Póki co wstyd, shame,
na brytyjskich władzach, które doprowadziły do tego haniebnego uwięzienia tak zacnego dziennikarza i człowieka. Do zobaczenia.